myślę, że to dla mnie, dla wielu tutaj pracujących na co dzień i dyrektorów pomocy społecznej, i strażników, i więźniów, i nas jest bardzo ważne, że Pan jest w tym miejscu. Dziękowanie miastu Zabrze za to, że chce nas wspierać w tym naszym działaniu pospenitencjarnym. A z drugiej strony też dla was, chłopaki osadzonych, ten koncept jest moim zdaniem pewnego rodzaju motywacją. Bez wątpienia jesteśmy skazanymi i nie podlega wątpliwości to, że każdy z nas w życiu pobłądził i się pogubił. Jednak nadal jesteśmy ludźmi. Jesteśmy ojcami, mamy żonę, dzieci. Nasze rodziny cierpią niejednokrotnie karę większą niż my. Zostają pozostawione same sobie nierzadko z piętnem rodziny kryminalisty. Prosimy dlatego o spojrzenie na nas nie tylko jak na przestępców i strateńców, ale również ludzi. Zespół, który tu wystąpi, są to osoby też po przejściach, które ukończyły ośrodek w Chłodniowicach. Dziedzic nie ogląda się. Trzeba ją odbyć jak najszybciej i wracajcie do świata. A tam będziemy starali się z takimi ludźmi jak Adrian czekać na was i pomagać. Że każdy z nas jest lampą świecącą, ale czasem ta lampa przygasa. Nie zawsze z winy tej lampy, tylko innych ludzi, którzy nie zawsze przyjdą z pomocą i staną w obronie tego człowieka.